Pani marszałek, panowie ministrowie, Wysoka Izbo. No, wysłuchaliśmy tu rzeczywiście bardzo istotnej i ważnej dyskusji. Ja bym chciała przytoczyć jeden cytat i on jest warty zapamiętania i wykorzystania go właśnie w polsko-ukraińskich stosunkach. Nie ukrywamy i nie przemilczamy. W czasie II wojny światowej ukraińscy szowiniści zabili około 500 000 Polaków na Kresach Wschodnich przedwojennej Polski. Również przez kilka lat po wojnie płynęły polskie wsie i ginęli ludzie. Szowinizm ukraiński to wrzut na zdrowym ciele ukraińskiego narodu, to wrzut naszego sumienia względem narodu polskiego. To jest cytat Leonida Krawczuka, prezydenta Ukrainy i naprawdę od tego cytatu moglibyśmy wyjść, moglibyśmy rozpocząć zmianę w naszej wspólnej historii, patrzenia na nią, upamiętnienia ofiar. Padają stwierdzenia, że Ukraina potrzebuje więcej czasu. No, ona dostała całkiem sporo czasu po 1989 roku, także dzięki temu, że polski Sejm nie potrafił upamiętnić ofiar. Natomiast Ukraina nie potrzebuje tego czasu, żeby przejść po prostu, zrozumieć, jak bolesne są te nasze wydarzenia, upamiętnić i Polaków, i Ukraińców. Ona tego czasu potrzebuje, żeby wyedukować nowe, młode pokolenie banderowców, co czyni teraz cały czas. Odnosząc się już do wystąpienia pana ministra Sellina. Zarzuty są, minister Sellin powiedział, że zarzuty wobec Prawa i Sprawiedliwości są niesprawiedliwe, ponieważ 3 lata temu odbyła się debata. Przepraszam, ale my zadaliśmy pytanie o stan obecny, nie o to, co się działo 3 lata temu. Nasi przyjaciele ukraińscy muszą do tego dojrzeć. Mam nadzieję, że wszyscy rozumieją, że to jest proces. No nie, nie wszyscy rozumieją. Ukraińcy właśnie nie rozumieją tego, że muszą dojrzeć, żeby mówić o ludobójstwie na Wołyniu. Oni coraz bardziej rozpędzają tą machinę nienawiści i szerzenia tej neobanderowskiej ideologii. Funkcjonalność państwa. Na czym to państwo ma się opierać? Na czym ono ma funkcjonować? Właśnie na kulcie bandery? I mamy czekać, aż ten kult się jeszcze bardziej rozwinie? Naprawdę. No, Dzień Męszczeństwa nie powinien być wyznaczany na 11 lipca. Pojawiły się daty 11 sierpnia, ponieważ wtedy był rozkaz Jeżowa, pojawiła się data 17 września. Powiedział pan minister, proszę to przyjąć i to rozważyć. Dobrze, my przez ten czas przyjęliśmy to, rozważyliśmy i chcielibyśmy, żeby jednak Prawo i Sprawiedliwość rozważyło datę 11 lipca, ponieważ to jest data, która najpełniej wyraża to, co się działo na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej i to jest data wskazana przez kresowian, nie przez nas, tylko przez nich właśnie. Więc proszę rozważyć ich zdanie. Skierowanie się na Sowietów, ponieważ to była głównie wina bolszewików, wina Sowietów, oni zabijali swoich, Ukraińcy też zabijali swoich. Oni zabijali swoich, którzy właśnie bronili Polaków. I to jest kilkaset tysięcy ofiar. I naprawdę, jeżeli można coś upamiętnić, to także tych Ukraińców. Przecież nawet polski IPN sporządził listę sprawiedliwych Ukraińców. Dlaczego nie mamy ich upamiętnić wzorem na przykład Żydów? Dlaczego nie można w ten sposób pokazać, jak buduje się wspólne stosunki? Padł tu bardzo duży zarzut w stosunku do klubu Kukiz15, że ustawa nasza złożona była 2,5 miesiąca po ustawie Prawa i Sprawiedliwości. Nieprawda. Ustawa została złożona na początku marca. Ustawa przez posła Bakuna, co powszechnie było wiadomo, była przygotowywana już od listopada zeszłego roku i no, naprawdę nie złożyliśmy, nie napisaliśmy jej na kolanie, nie złożyliśmy jej w ostatniej chwili. Jeżeli chodzi o zarzut też robienia show, przepraszam, ale wrzucenie w ostatniej chwili uchwał, to jest moim zdaniem robienie show. Uchwała, jak wiemy, upamiętniła Sybiraków, tylko że teraz jest taka sytuacja, że nikt nawet nie wie, kiedy jest Dzień Sybiraka. My chcemy centralnych uroczystości, chcemy flag rozwieszonych w całej Polsce właśnie. Pojawiały się też różne w tej dyskusji zarzuty, że ludobójstwo powinno bardzo dokładnie mieć wyliczone, po prostu udokumentowane ofiary. No trudno je udokumentować, jeżeli my nie wiemy, gdzie są groby, mamy trudności w robieniu ekshumacji właśnie dlatego, że nie, polski Sejm nie uznał tego jeszcze za ludobójstwo. No, strona ukraińska cały czas jeszcze robi problemy. Jeżeli chodzi też o zdanie, pozwólmy czcić Ukraińcom ich bohaterów.
Przepraszam, ale to jest po prostu skandaliczne stwierdzenie. Bohaterów ludobójców? My mamy na to pozwalać? Jako polski Sejm? Padło też, poseł Milczanowska mówiła, wiele przykrych słów padło na tej sali. Wiele przykrych słów padło na Jasnej Górze w tę niedzielę. I szkoda, że państwo tego nie słyszeli. Obiecaliście, że przyjedziecie, krasowianie czekali. I nie usłyszeliście tych przykrych słów. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Teraz głos ma pan minister Jan Dziedziczak. Bardzo proszę. Jeszcze jak mogę skorzystać z chwili przerwy, to bardzo serdecznie witam młodzież i nauczycieli ze szkoły, polskiej szkoły w Egliszkach w rejonie wileńskim. Bardzo nam przyjemnie. Bardzo proszę, panie ministrze. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Ukraina to nasz ważny sąsiad. Wspieramy zmiany w tym kraju, wspieramy integrację Ukrainy z Unią Europejską, Paktem Północnoatlantyckim. Mamy ogromne nadzieje na współpracę polityczną z tym krajem, na pogłębianie tej współpracy, na współpracę w polityce obronności. I dlatego nasz rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości, mówi od samego początku tak dla naszych sąsiadów z Ukrainy, tak dla błękitno-żółtej Ukrainy, nie dla Ukrainy czerwono-czarnej. I drodzy państwo, tu odniosę się do licznych wypowiedzi państwa posłów. Nam bardzo zależy na tym, żebyśmy pojednali się z narodem ukraińskim, ale pojednanie wymaga powiedzenia prawdy. Bardzo nas niepokoi, zwłaszcza brak wrażliwości ze strony ukraińskiej w polityce edukacyjnej, symbolicznej, kulturalnej. O tym państwo posłowie mówili. Dla nas jest to ważna inwestycja w przyszłość, bo jeśli dzisiaj nie będziemy mówili prawdy, to za 10 lat większość Ukraińców może bezwiednie przejąć tą narrację, choćby w edukacji, o tym, że Stefan Bandera był krystalicznym bohaterem. To oczywiście nie jest prawda i my zdecydowanie będziemy o tym mówić. Mówimy już o tym teraz. Mówienie prawdy o tych dramatycznych momentach jest, uwaga, inwestycją w przyjazne relacje z Ukrainą. Jeśli tej prawdy nie powiemy, jeśli doprowadzimy do sytuacji, że ta estyma dla krystalicznie czystej postaci Stefana Bandery będzie powszechna na Ukrainie, będzie nam współpracować dużo trudniej. I dlatego podejmujemy nasze działania. Bardzo wysoko oceniamy list państwa parlamentarzystów do partnerów na Ukrainie. To był bardzo ważny głos. Bardzo tutaj dziękuję panu posłowi Michałowi Dworczykowi, przewodniczącemu Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej. Nam zależy na tym, żeby inwestować w przyszłość, w dobre relacje z Ukrainą. Tą ważną inwestycją jest stanięcie w prawdzie. Szanowni państwo, państwo tutaj pytali o kilka istotnych rzeczy. Ja może tak odpowiadając na pytania, z naszej strony nie ma akceptacji dla kultu organizacji różnych nazistowskich, dla kultu zbrodniarzy OUN, UPA, dla kultu zbrodni. My podejmujemy tutaj jednoznaczne działania. Przykładem takich działań była choćby sprawa bardzo znana, która szeroko odbiła się w prasie, incydentu fotografowania się w 2014 roku studentów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu na tle flagi ukraińskiej powstańczej armii. Incydent ten, jak pamiętamy, wywołał ostre reakcje społeczne, medialne. Także dlatego, że 6 spośród pokazujących się na tle tej flagi studentów okazało się posiadaczami karty Polaka.
I proszę Państwa, to był rok 2014. I drodzy Państwo, ja to sprawdziłem, zostałem wiceministrem spraw zagranicznych i karty Polaka tym studentom nie zostały odebrane. Nie zostały odebrane przez rząd Platformy Obywatelskiej i PSL. Warto tu zaznaczyć, że przez wiele lat wiceministrem spraw zagranicznych w rządzie PO-PSL była osoba rekomendowana przez PSL. I warto też o takich rzeczach przypominać, kiedy dziś atakuje się nasz rząd. Więc nasz rząd podjął działania. Konsul Rzeczypospolitej w Winnicy, który przyznał karty Polaka wspomnianym studentom po zasięgnięciu opinii Rady do spraw Polaków na Wschodzie, wydał 10 czerwca 2016 roku decyzję o unieważnieniu przyznanych kart Polaka. Konsul powołał się na artykuł 20 ustęp 1 ustawy o karcie Polaka przewidujący unieważnienie z urzędu karty Polaka w przypadku, gdy jej posiadacz zachowuje się w sposób uwłaczający Rzeczypospolitej Polskiej lub Polakom. I decyzje te zostały przesłane do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego zadeklarowała, że po otrzymaniu decyzji o unieważnieniu kart Polaka i ich uprawomocnieniu się cofnie pozwolenie na pobyt stały w Polsce dla jednego z grupy wymienionych studentów, który takie pozwolenie otrzymał na podstawie karty Polaka. Unieważnienie karty Polaka nie będą dawały podstawy również innym studentom do ubiegania się o pozwolenie na stały pobyt. To jest ta różnica jakościowa między rządem Prawa i Sprawiedliwości a rządem PO-PSL. Jeszcze raz podkreślmy, przez lata w tym rządzie wiceministrem o spraw odpowiedzialnym także za sprawy polonijne była osoba rekomendowana przez PSL i nic się w takich sprawach wtedy nie działo. To jest działanie bez precedensu. Pierwszy raz w historii obowiązywania ustawy o karcie Polaka takie zachowania miały. Więc proszę nie mówić, że u nas nie ma wątpliwości. Właśnie te wszystkie bezprecedensowe elementy są za naszych rządów. Jeśli chodzi o tutaj głosy Państwa posłów, no ja jestem parlamentarzystą trzecią kadencję. Przez lata działałem również w zespole do spraw kresów. Interesowałem się tymi tematami, Państwo wiecie. I drodzy Państwo, no śledziłem na przykład to, jak to się zachowywał w czasie tej słynnej debaty w czasie okrągłej rocznicy. Pamiętacie Państwo, była wersja przygotowana przez większość parlamentarną, gdzie zbrodnię tą nazywano czystkę mianem czystki etnicznej o znamionach ludobójstwa. Myśmy złożyli poprawkę, gdzie tą zbrodnię nazywaliśmy wprost ludobójstwem i poprawka niestety niewielką ilością głosów przepadła za wprowadzeniem jednoznacznie sformułowania ludobójstwo głosowało 212 posłów, a przeciw było 222. Co ciekawe, z ówczesnej Platformy Obywatelskiej głosowało za ludobójstwem, za tym sformułowaniem 10 parlamentarzystów, w tym wtedy posłowie Platformy, pan Jarosław Gowin czy Jacek Żalek. No ale tutaj słyszeliśmy posła Platformy, pana posła Lenca, który rozpoczął swoje wystąpienie od sformułowania: tak, to było ludobójstwo. No więc szukamy, jak wtedy głosował pan poseł Lenz. Pan poseł Lenz głosował przeciwko nazwaniu tej zbrodni ludobójstwem. Głosował za tym, żeby określać ją mianem czystki etnicznej o znamionach ludobójstwa. No co się stało? Teraz tak mocno rozpoczyna swoje wystąpienie. No a jak tam pan poseł Józef Lasota? Też patrzymy, jak głosował pan poseł Lasota. Głosował również przeciwko sformułowaniu ludobójstwo i głosował za pozostawienie sformułowania czystki etnicznej o znamionach ludobójstwa. No, drodzy Państwo, ja mam nadzieję, że jednak nasi wyborcy, obserwatorzy tej ważnej debaty jednak dostrzegą to po prostu cynizm w polityce i jakąś hipokryzję. No więc my dotrzymujemy słowa, my cały czas, mówię to jako wiceminister spraw zagranicznych, używamy zgodnego z prawdą i zgodnego z tym, co mówiliśmy wcześniej, sformułowania, że było to ludobójstwo. Działamy przeciwko różnym tutaj formom
propagowania kultu tych zbrodniczych ideologii.